Szczęść Boże, jest na Zembrzuska, czas na informacje dnia. Zapraszam. Nie przyzwyczajajmy się do wojny. Tymi słowami po modlitwie Regina Celi zwrócił się dziś do wiernych Ojciec Święty Franciszek. Papież mówił o wniebowstąpieniu. Tłumaczył, że za sprawą Jezusa Chrystusa niebo przestaje być odległe. W uroczystość wniebowstąpienia Ojciec Święty Franciszek odpowiadał na dwa ważne dla nas pytania. Dlaczego świętować odejście Jezusa z ziemi oraz co Jezus czyni teraz w niebie? Perché festeggiamo? Dlaczego świętujemy? Ponieważ wraz z wniebowstąpieniem wydarzyło się coś nowego i pięknego. Jezus zabrał nasze człowieczeństwo do nieba, do Boga. To człowieczeństwo, które przyjął na ziemi, nie pozostało tutaj, ale wstąpiło do Boga i tam pozostanie na zawsze. Ojciec Święty podkreślał także, że dzisiejsze święto pokazuje, że Bóg nie jest już tylko duchem, ale stał się człowiekiem, a niebo jest naszym domem. Niebo nie jest już odległe, jest naszym domem, jest miejscem, które Jezus dla nas przygotował. On otworzył nam drogę i możemy za Nim iść i żyć wiecznie w niebie, jako dzieci Ojca. Papież przypomniał, że Jezus wstawia się za nami w niebie przed Bogiem. Ojciec Święty modlił się za udręczoną wojną Ukrainę i apelował o złożenie broni w Sudanie. Prosił również wiernych o modlitwę za ludność dotkniętą powodzią we Włoszech. Złoty jest najsilniejszy względem euro od 15 miesięcy. Jego umocnienie, jak wyjaśnia prezes Narodowego Banku Polskiego, będzie sprzyjało obniżeniu inflacji. Na początku tygodnia kurs euro wynosił 4,51 zł. Chwilowo spadł nawet poniżej 4,50. Był to najniższy kurs euro do złotego od lutego 2022 roku, najtańszy od niemal półtora roku. Ekonomista profesor Wojciech Piątek z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że umocnienie złotego to dobry sygnał. Świadczący o tym, że gospodarka jest silna, że gospodarka jest stabilna, a co za tym następuje, inwestorzy patrzą na Polskę jako na kraj o rosnącym bezpieczeństwie inwestowania. Ostatnie 2,5 roku stało pod znakiem globalnych kryzysów, pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainę oraz ich konsekwencje uderzające w gospodarki także największych państw. Mimo to złoty utrzymał swoją silną pozycję, podkreślał członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Henryk Wnorowski. Walutę można porównać do takiego swoistego zderzaka. Jeśli na zewnątrz dzieją się różne niepokoje i te niepokoje w jakiś sposób uderzają w polską gospodarkę, w naszą gospodarkę, to waluta jest tym amortyzatorem, który łagodzi te wszystkie uderzenia. Tego entuzjazmu nie podzielają przedstawiciele opozycji. Polska 2050 uważa, że to euro dałoby monetarną pewność. Przywołują tu przykład inflacji w Polsce na poziomie 14,7%, która jest niższa właśnie w strefie euro. Inflacja jest wciąż powyżej celu inflacyjnego. Dopóki nie opanujemy inflacji, złotówka nie daje poczucia stabilności obywatelom. Strefa euro jest jednak gospodarczo zróżnicowana. Fakt, Francja, Niemcy czy Portugalia mają inflację poniżej 10%. W strefie euro są jednak państwa, gdzie inflacja znacząco przekroczyła 20%, co nie zdarzyło się w Polsce, wskazuje ekonomista profesor Tomasz Rachwał. Weźmy chociażby przykład krajów bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii, która generalnie ma w ostatnim czasie wskaźniki inflacyjne, w szczególności za 2022 rok, wyższe niż Polska, więc te kraje przystąpiły do strefy euro, a jednak wskaźnik inflacji mają wyższy. Z kolei Koalicja Obywatelska uważa, że obecna siła złotego nie jest na stałe. To nie jest taka wartość złotego, na jakiej nam zależy. To są po prostu chwilowe spekulacje tak naprawdę na rynku i obawiam się, że to nie utrzyma się zbyt długo. Zdaniem przedstawicieli partii Donalda Tuska za wahanie złotego nie odpowiadają czynniki zewnętrzne, a polityka Narodowego Banku Polskiego i wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego. Złoty jest jedną z niewielu walut na świecie, która ma płynny charakter, a NBP nie steruje jego kursem, tłumaczy szef banku centralnego profesor Adam Glapiński. My dokonywaliśmy i będziemy dokonywać interwencji wtedy, kiedy ten kurs jakoś dramatycznie szybko by się zmieniał, wszystko jedno w którą stronę.
bo dramatyczna zmiana kursu oznacza nagłą zmianę parametrów działania dla przedsiębiorców. I żeby temu zapobiec, to my robimy interwencję, żeby to spowolnić, żeby to się w czasie jakoś rozłożyło. W ocenie prezesa Glapińskiego utrzymanie się dobrej pasy złotego może mieć wpływ na wskaźnik inflacji i obniżyć jej poziom o 1 punkt procentowy. Energetyka, infrastruktura, obiekty dydaktyczne to najczęstsze inwestycje finansowane lub współfinansowane przez państwo i spółki Skarbu Państwa. W toczącej się kampanii obóz władzy za ich sprawą próbuje wykazać się sprawczością. PKN Orlen przyspiesza z zieloną transformacją. To nie tylko wymóg Unii Europejskiej, ale także trend w światowym biznesie. Musimy inwestować wszystko to, co zielone, zeroemisyjne, niskoemisyjne, bo to stanowi naszą konkurencyjność. Orlen inwestuje więc w farmy wiatrowe na Bałtyku, ale także na lądzie. Rozwija fotowoltaikę i przymierza się do budowy małych elektrowni atomowych. Zielone źródła energii są niestabilne, wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci. Dlatego potrzebny jest niskoemisyjny stabilizator systemu, mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie zbudujemy bezpiecznego systemu elektroenergetycznego, jeżeli nie będziemy mieć elektrowni podtrzymujący bilans energii. Stabilizatorem systemu mają być elektrownie gazowe. W Grudziądzu powstaje taka instalacja. Warta 2 miliardy złotych, elektrownia ma dostarczać prąd do 1 miliona gospodarstw. Wmurowano kamień węgielny pod te inwestycje. Na podobnym etapie jest budowa badawczego kampusu medycznego w Krakowie-Prokocimiu, gdzie w uroczystości udział wziął premier Mateusz Morawiecki. Tutaj będą te nasze środki czy współfinansowanie we właściwy sposób spożytkowane. Spożytkowane w tym wyścigu o ludzkie życie, ludzkie zdrowie. Inwestycja składa się z dwóch budynków. W jednym będą m.in. laboratorium czy Centrum Rozwoju i Terapii Chorób Cywilizacyjnych. W drugim sale praktycznej nauki dla studentów. Zbliżające się wybory to czas intensywnego rozpoczynania lub kończenia inwestycji. Niedawno w Mielcu oddano do użytku wiadukt nad nowo wyremontowanymi torami, na które po 12 latach wróciły pociągi osobowe, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ten wiadukt to poprawa komunikacji drogowej, to udrożnienie wlotu do strefy ekonomicznej, ale też do części zamieszkałych Mielca. Dzięki tej infrastrukturze wjazd i wyjazd do tego miasta jest bezpieczniejszy. Inwestycje lokalne i ich realizacja będzie jednym z głównych tematów kampanii wyborczej. Zdecydowaną większością tych przedsięwzięć politycy PiS-u mogą się pochwalić, ale są też inwestycje, które mogą być kłopotliwe. Na przykład port lotniczy w Radomiu. Niedawno otwarta inwestycja warta ponad 800 milionów złotych miała tętnić życiem. Tymczasem w ciągu pierwszych 2 tygodni z lotniska skorzystało 3600 pasażerów. Tygodniowo odbywa się tam 12 startów i lądowań. Na teraz to wszystko. Z Panem Bogiem.